witajcie znowu z mojej garderoby, ale słuchajcie, to jest tak, że wpada mi jakiś pomysł do głowy, stawiam kamerę, mówię do Was i oto jestem, jest vlog, więc idzie bardzo sprawnie. Dziś będzie o takich 10 złotych zasadach modowych. Gdybym wiedziała o tych zasadach 10-15 lat temu, moje życie byłoby prostsze, ale nic to, człowiek uczy się całe życie, wyciąga wnioski, oto jestem, mam swoją garderobę, w której mam rzeczy, dzięki którym łatwo mi się łączy je w całe zestawy. Ja dużo teraz nie myślę o tych ubraniach, po prostu tworzą się same te zestawy. I takie moje jakieś wskazówki, triki mogę Wam przekazywać. Oczywiście, jeżeli vlog się spodoba, to łapka w górę, wiadomo, subskrybujcie kanał. I zaczynamy czymś oczywistym. To nie było dla mnie oczywiste jeszcze paręnaście lat temu, ale to jest ważna sprawa priorytetowa, słuchajcie, bo w ubraniach musimy dobrze się czuć. Ubrania są dla nas, a nie my dla ubrań. To oznacza, że jeżeli spódniczka za krótka, coś uwiera, coś za duże, za szerokie, za małe, za ciasne, no nie, ma być modnie, ale ma być też wygodnie. I ja wielokrotnie o tym mówię, że moda ma być wygodna, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Dobrze mamy czuć się w tych ubraniach, które nosimy. Druga sprawa. Warto jest inwestować w dobre markowe dodatki, czyli w okulary przeciwsłoneczne, torebki, buty, paski, szale, szaliki, apaszki. Ale jeżeli już inwestujemy w te rzeczy, to dbamy o nie, czyli przechowujemy odpowiednio. Ja na przykład torebki przechowuję w takim specjalnym woreczku przeciwkurzowym, on jest zawsze do dobrej torebki dodany. Albo na przykład buty. Nie wyrzucam butów po kartonach, tylko ja je trzymam. Mało tego, jak mam taką parę butów, to trzymam nie tylko w tym kartonie, ale jeszcze prawidła wkładam. Więc naprawdę o to dbam. I słuchajcie, to jest ważne, bo te dodatki posłużą nam długimi latami. A jak już mamy te markowe dodatki, to łączymy je z rzeczami z sieciówek. Tak robią wszystkie influencerki, słuchajcie. Czyli zwykłe ubrania z sieciówek. Dlaczego? Bo nie chcemy być obrędowani od stóp do głów. To nie wygląda za dobrze, umówmy się. I słuchajcie, no jak mamy taką tam bluzkę za kilkaset złotych albo kilka tysięcy od znanego projektanta i ona nam się poplami, albo wypierzemy niechcący w 60 stopniach, co wtedy? A jak gdyby te sieciówkowe ubrania, no tak nie boli, jak coś tam nam się pobrudzi, będzie trzeba niestety wyrzucić. No i właśnie to łączenie drogich rzeczy z tanimi z sieciówek to jest naprawdę sprawdzona sprawa. Warto tak to robić, kupować drogie markowe akcesoria, a ubrania z sieciówek. Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeżeli ja już zdecyduję się na zakup czegoś w sklepie, to myślę sobie nad tą rzeczą, z czym połączę tę daną rzecz, jeśli chodzi o ubrania, które mam już w domu. Czyli jeżeli kupuję nową bluzkę, to ja muszę z co najmniej 5 rzeczami, które mam w domu, ją połączyć. Czy ta bluzka będzie pasować do shortów, spodenek, spodni, spódnic, które mam? Jeżeli tak, jeżeli z co najmniej 5 rzeczami będzie mi pasować, to wtedy kupuję. Jeżeli nie, no to tutaj po co coś takiego kupować? Będzie nam się o paranku gorzej te zestawy tworzyć, zestawy ubrań. I tak samo, jeżeli spodnie, no to muszą pasować do bluzek, koszul, swetrów, które już mam. To jest naprawdę bardzo dobra zasada i warto z niej korzystać. Kolejna sprawa, to jest takie oczywiste, ale wiem, że nie dla wszystkich kobiet. Słuchajcie, w szufladzie każdej kobiety powinien być stanik w kolorze cielistym. Bez fiszbin, bez koronek, po prostu taki gładki. On się przydaje na przykład do białych koszul. I tak samo majtki. Majtki bezszwowe i cieliste, one się przydają. Czy do białych spodni, czy do krótkich shortów latem, żeby tam nic nie odstawało. Naprawdę, taką bieliznę warto mieć i ona się przydaje, mówię Wam. Kolejna sprawa, należy znaleźć swoją paletę barw, w której dobrze wyglądamy i tego się trzymać. To, że koleżanka ma piękny niebieski sweterek w pracy i my taki od razu chcemy, to nie oznacza, że ten sweterek będzie nam pasował. To, że Suzy tam się w czerwoną, makową czerwień ubierze i świetnie wygląda, ja od razu chcę, to też nie do końca może nam pasować. Słuchajcie, jak już znajdziecie te kolory, odcienie, które Wam pasują, to trzymajcie się tego, bo po prostu w tych dobrych odcieniach będziecie młodziej wyglądać, świeżo, nienazmęczone. Nie zobaczycie mnie tutaj w bordowym, nie zobaczycie mnie tu w ciemnym fiolecie, bo ja w tych kolorach wyglądam niezdrowo, jakbym była chora, jakbym była zmęczona. Trzymajcie się do tych odcieni, które pasują do Was, a nie tam do koleżanek czy do Suzy, i to jest w tym najważniejsze i będziecie zawsze wyglądać dobrze. Słuchajcie, kolejna sprawa, złota zasada, nie pędzimy za trendami, o
tym też wielokrotnie mówiłam, bierzemy z trendów to, co nam pasuje, bo jeżeli teraz jest bardzo modny ten zielony i cały Instagram jest zielony i wszystkie tam influencerki, to nie oznacza, że ten zielony będzie modny w kolejnym sezonie i w kolejnym jeszcze sezonie. Nie, bierzcie tylko z tych trendów to, co wiecie, że będziecie nosić cały rok albo dłużej. Kolejna sprawa. Kupujemy na wyprzedażach rzeczy ponadczasowe i klasyczne. Marzy nam się ten trencz. No w kółko ta Suzy i ci wszyscy vlogerki modowe gadają o tym trenczu, czy tam, nie wiem, o białej, oversize'owej koszuli. Takie rzeczy możemy kupić na wyprzedażach. Nie musimy tego kupować w normalnej, regularnej cenie. Tylko pamiętajcie, żeby to były ponadczasowe fasony i ponadczasowe kolory i tego się trzymamy. Kolejna złota zasada. Słuchajcie, dużo łatwiej będzie Wam się stylizować ubrania, łączyć w zestawy, jeśli to będą ubrania gładkie, bez wzorów, bez kwiatków, bez kropek, bez, nie wiem, figur geometrycznych. Naprawdę, w wiele więcej zestawów sobie zestawicie rzeczy gładkie. A ponadto te kwiatki, te figury bardzo szybko się nudzą. Jeden sezon pochodzicie, drugi, trzeci, ale w czwartym sezonie powiecie, dosyć mam już tej bluzki w te kwiatki zielono-niebieskie. Tak? A rzeczy gładkie tak się nie nudzą. Naprawdę. Posłuchajcie mnie. I słuchajcie, kolejna, ostatnia ważna zasada. Jeśli czegoś nie jesteśmy pewni w sklepie, zastanawiamy się nad tym zakupem. Kupić, nie kupić, kupić, nie kupić. Nie kupować. Nie, jeżeli jest ten znak zapytania gdzieś tam z tyłu głowy, coś tam jest, nie leży tak do końca, ale może uleży w domu, no nie, w ogóle szkoda Waszego czasu, nie bierzcie tego, bo słuchajcie, w tym wszystkim najważniejsze jest to, że ubrania nie są najważniejsze w życiu. Ja wiem, że ubrania wielokrotnie mogą, wiecie, no pokazać, kim jesteśmy, wyrazić nas, naszą osobowość, ja to wszystko rozumiem, ale naprawdę ubrania nie są najważniejsze w życiu. I naprawdę, jak pójdziecie do sklepu po kolejną nową rzecz, pomyślcie, czy naprawdę potrzebujecie tego, czy naprawdę to się z łatwością połączy w zestawy. Myślcie o tym. To są naprawdę dobre, złote zasady, które ja stosuję teraz. Szkoda, że ich nie znałam paręnaście lat temu, byłoby łatwiej, pewnie miałabym więcej rzeczy tutaj, które mają kilkanaście lat. Ja nie wymieniam tak często garderoby, jeżeli oglądacie moje vlogi, widzicie, że zakładam te same rzeczy, chodzę w tych samych ubraniach i co? I świat dalej się kręci. Czy jestem gorszą vlogerką modową? Nie. Czy jestem gorszą influencerką? Nie. Słuchajcie, a może nawet lepszą, tak? Bo nie kupuję, nie kupuję, nie kupuję znowu, słuchajcie, tylko korzystam z tych ubrań, co mam i cieszę się nimi. Dobra, jeżeli ten vlog się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, to tam wiecie, ale na pewno Wy macie takie złote zasady, z których korzystacie i pewnie inni też z przyjemnością z tych zasad skorzystają, więc czekam na te komentarze, które zawsze czytam, one mnie jakoś tam mobilizują, jest mi miło, dziękuję pięknie za wszystkie i czekam dziś na te komentarze, całuję, subskrybujcie jeszcze raz i do następnego razu, pa!